Okej, witajcie wszyscy w dzisiejszym odcinku. Przepraszam, wczoraj nie mogłam poprowadzić tego live'a, ale jak już widzieliście na fanpage'u, no musiałam troszeczkę pojeździć po szpitalach, ale już jest wszystko w porządku. I dzisiaj przeprowadzę dla Was ten wtorkowy live. To będzie kurs, kolejny odcinek kursu, 32 odcinek kursu, na który Was gorąco zapraszam. I teraz tak, może dla wszystkich osób, które jeszcze mnie nie znają, które są pierwszy raz. Od roku nagrywam kurs dotyczący aranżacji wnętrz. Jest to kurs, który się nazywa Kurs na wnętrze. Odcinków było już 31, także jeżeli chcecie, możecie sobie zobaczyć na moim fanpage'u a to poprzednie odcinki. A dzisiaj Was gorąco zapraszam do odcinka o oświetleniu. Będę opowiadała o tym, jak dobrać oświetlenie do salonu, jak oświetlić salon. Ja sobie tutaj siebie troszeczkę przesunę. Dajcie mi znać, jeżeli czegoś nie będziecie widzieć, jeżeli czasami nieraz zdarza mi się, żeby zapomnieć po prostu wyłączyć siebie albo przesunąć siebie. Wtedy nie widać całego monitora, a będę chciała Wam pokazać jak najwięcej. Więc mam nadzieję, że to Wam się bardzo przyda. Postaram się na koniec odpowiedzieć na Wasze pytania. Także jeżeli macie ochotę, to zapraszam Was do tego, żebyście sobie mogli zadać te pytania i żebym mogła na nie wszystkie odpowiedzieć. Dobra, bo już trochę tutaj jakiś chaos wprowadziłam. Ok. Kurs na wnętrze odbywa się co wtorek o godzinie 20 na, tak jak mówiłam, na fanpage'u a to. Jak piszecie sobie małpa projekty wnętrz.a to na Facebooku, to mnie znajdziecie. A ja już zacznę, żebyście mogli zobaczyć, co ja tutaj dla Was przygotowałam. A trochę, słuchajcie, tego jest. Ok. Słuchajcie, zacznę od tego, jakie rodzaje oświetlenia mamy i jakie możemy zastosować we wnętrzach. Nie tylko w salonie, ale ogólnie we wnętrzach. Po pierwsze mamy oświetlenie, które jest oświetleniem, słuchajcie, sufitowym, czyli są to wszelkie lampy, które są wiszące. Te, które tutaj zobaczcie, widzicie. Sobie tylko sprawdzę, czy Wy wszystko widzicie, chyba tak, ok. Czyli tego rodzaju lampy. To mogą być lampy wiszące, krótsze, dłuższe, to mogą być lampy, które są szklane. Jeśli chodzi o materiał, tutaj nie ma to znaczenia. Są to lampy wiszące, nieraz można potocznie nazwać, że są to zwisy. I takie lampy najczęściej stosujemy. One mogą być na jedną żarówkę, na dwie, mogą być LEDowe. No wybór jest teraz przeogromny. Drugą grupą lamp są to lampy też sufitowe, ale przysufitowe, czyli przy samym suficie, które są montowane i mogą być to plafony. Plafony są różnego kształtu, różnego rodzaju, mogą, najczęściej mają jakieś oprawy, czyli są zamknięte od dołu, mogą być z tkaniny, mogą być z metalu i tam kilka źródeł, albo jedno, albo kilka źródeł się znajduje. Pod pojęciem źródło światła mam na myśli jakąś żarówkę. Już nieważne, jaka będzie ta żarówka, ale coś takiego, co tam jest w środku schowane. Mogą być też oczywiście plafony LEDowe. Kolejny punkt, który jest ważny, to jest oświetlenie ścienne. I takim oświetleniem ściennym mogą być różnego rodzaju kinkiety. Te kinkiety mogą się różnić w formie i w budowie. Mogą dawać delikatne światło, mocne, intensywne. Mogą świecić do góry, na dół, na bok albo nawet na wszystkie strony. Także tych kinkietów mamy też bardzo dużo. Dzisiaj Wam pokażę przykłady. I kolejną grupą są to lampy stojące, czyli lampy podłogowe i lampy stołowe, tak zwane stołowe. Podłogowe to są lampy, które są najczęściej wysokie, one służą do doświetlenia wnętrza, do czytania, gdzieś przy sofie, gdzieś może w narożniku, przy łóżku. Też możemy takie lampy stojące podłogowe zastosować, ale są też różnego rodzaju mniejsze lampy, które stosujemy na komodach, na stolikach nocnych, w pokoju dziecięcym, gdzieś na przykład przy konsoli albo na korytarzu nad jakąś szafką, gdzie mamy buty i tak dalej. Takie lampy możemy zastosować, więc to jest kolejna grupa. Następną grupą są to lampy punktowe,
które oświetlają, mają mniejsze jak gdyby te źródła światła, które tam oczywiście w środku się znajdują, mogą mieć różny kąt padania światła, ale raczej te światło punktowo nam spływa w dół. I taką lampą, zobaczcie, to jest lampa, która jest typowo punktowa i ona daje nam światło, które jest skierowane na dół. W przypadku na przykład takiej kuli to światło jest bardziej rozproszone. I kolejną grupą, o której dzisiaj Wam pokażę, mam nadzieję, że mam dokładnie taki przykład, jaki chcę Wam pokazać, są to spotlighty, są to najczęściej właśnie z opcją regulacji, czyli możecie przesuwać, wyginać jak gdyby te lampy w różną stronę i dzięki temu w różny sposób możecie doświetlić. Mogą być to spotlighty punktowe, czyli pojedyncze lampy, ale mogą być też na szynach, na takich szynoprzewodach, gdzie możemy przesuwać. I to też postaram się Wam pokazać. I ostatnią grupą jest to oświetlenie liniowe, najczęściej liniowe, to są LEDy, to mogą być paski LEDowe albo profile LEDowe. Czym te elementy się różnią? Pasek LEDowy jest to taka taśma, do której są przyczepione małe, pojedyncze diody LEDowe. I te diody LEDowe mogą mieć różną temperaturę barwową, czyli mogą świecić na ciepło, zimno, neutralnie. Mogą być bardzo intensywne świecenie, mogą być słabsze, mogą być też różnokolorowe. Także słuchajcie, wybór jest przeolbrzymi i tutaj możecie naprawdę całkiem sporo różnych rzeczy zastosować. I o tym dzisiaj będę Wam opowiadała. Ja tylko sobie zobaczę, czy wszystko u Was jest ok. Zaraz sobie tutaj sprawdzę. Cześć Mona. Widać, słuchać, jesteś na środku. Jestem cały czas na środku? Hej. Chyba jestem z boku, już widzę, że jestem z boku. Dobrze. Witajcie, witajcie. Jak macie pytania, oczywiście dajcie znać. A ja już będę zaraz, słuchajcie, kontynuowała. Tu sobie od razu przygotuję. Dobrze. I teraz tak, zobaczcie, tu mamy salon. Ja może tutaj przejdę z korytarza. Tu mamy salon dosyć wysoki, czyli no nietypowy, trudniejszy do oświetlenia. I żeby dobrze oświetlić salon, to tak naprawdę musicie mieć dobrze wyznaczone funkcje. Pod pojęciem funkcji jest wszystko to, co będzie rozmieszczone w różnych miejscach, czyli to, gdzie macie mieć sofę, czy ta sofa będzie rozkładana, co się stanie po rozłożeniu, czy ona będzie przesunięta, czy to jest narożna sofa, jak wygląda kwestia stołu, czy ten stół będzie rozkładany, czy nie. Jeżeli go rozsuniemy, to czy to oświetlenie będzie pasowało po rozsunięciu do tego stołu. Te wszystkie, słuchajcie, elementy muszą być dobrze zaprojektowane i dopiero jak macie układ funkcjonalny, rozmieszczone te wszystkie przedmioty i elementy, które się w tym salonie będą znajdować, dopiero wtedy możecie zabierać się za wybór i projektowanie oświetlenia. Ja o tym też mówię w innych kursach, w innych odcinkach kursu, także możecie sobie wejść na fanpage facebookowy ATO i tam poszukać tych lekcji, w których mówię dokładnie, jak poradzić sobie z funkcją. I teraz to, co tutaj widzimy, zobaczcie, mamy jeden sektor tutaj przy sofie. Wnętrze nie jest za duże, mamy kuchnię z salonem połączoną, zmieścił się tutaj, zobaczcie, nieduży stolik w narożniku pod schodami, więc no, nie jest to typowe wnętrze, gdzie mamy jakiś taki duży rozkładany stół, ale tutaj osobom, które tu będą mieszkać, zależało na tym, żeby właśnie było miejsce takie robocze, żeby dużo tego blatu roboczego było i tutaj właśnie to się znajduje. Zobaczcie, tu jest jedna strefa i tu mamy oświetlenie. Tu jest druga strefa, czyli przy tym stoliku. Tu jest trzecia strefa. I tutaj oczywiście wchodzimy jeszcze w część korytarzową i robi się nam jakaś kolejna strefa. Góra jest częściowo odkryta, więc też to oświetlenie w pewien sposób będzie przenikać tutaj do tego wnętrza i tę strefę też powinniśmy wziąć pod uwagę. I teraz jak wybrać to oświetlenie? Po pierwsze podzielić sobie właśnie dane wnętrze, dany salon na takie strefy, jak ja tutaj pokazuję i zadbać o to, żeby każda z tych stref była dobrze oświetlona. Czyli jeżeli mamy bardzo duży salon, mamy dużo miejsca, to na pewno nie doświetlimy tego jedną lampą z jedną żarówką. Jeżeli nie chcemy wprowadzać, słuchajcie, jakichkolwiek zmian w oświetleniu, a mamy na przykład już jakiś wypust na środku salonu, powiedzmy tak jak tutaj, byśmy mieli jakiś wypust,
tak jak tu jest ta jedna lampa i nie chcemy wprowadzać żadnych innych dodatkowych punktów, bo mamy już, nie wiem, wykończone te ściany, nie chcemy płacić dodatkowo elektrykowi za zmiany, to wtedy musimy zastosować takie źródło światła, taką oprawę, która daje nam możliwość kilku źródeł światła, czyli 3 żarówki, 4 żarówki, 5 żarówki, 5 żarówek. Zależy, w jakiej stylistyce też chcecie utworzyć to wnętrze. Czy to będzie wnętrze salon w stylu glamour, czy to będzie bardziej skandynawski, czy bardziej loftowy. Ale jedną oprawą oświetleniową z jedną żarówką raczej sprawy nie załatwimy. I to jest dosyć częsty błąd w aranżacji wnętrz, że wnętrza są właśnie za słabo doświetlone. Lepiej tych punktów mieć więcej, więc już na etapie elektryki warto je zaplanować. I o tym też mówię w kursie, więc będziecie mogli sobie to sprawdzić. Teraz zobaczcie, tu mamy 3 źródła światła, tu mamy 2 źródła światła, mamy jeszcze profil LED-owy, który znajduje się tutaj, słuchajcie, pod szafkami. Mamy źródło światła tu przy stoliku i mamy źródło światła od strony korytarza. I my możemy w różnych porach dnia różnie oświetlić to wnętrze. Możemy sprawić, że będzie jaśniej, ciemniej, czyli możemy do sprzątania sobie zapalić, włączyć wszystkie lampy, a na przykład jak chcemy mieć nastrojowo, możemy sobie włączyć tak naprawdę profil LED-owy w tej szafce kuchennej i on też da nam ładne tylne oświetlenie. I na to bym zwracała uwagę, żebyście, słuchajcie, nie zapominali o tym, żeby tych źródeł światła zrobić więcej. Drugi najczęstszy błąd, jaki jest w projektowaniu salonu, czyli przeciwieństwo tego, że mamy jeden punkt elektryczny na środku salonu, to jest taki, że robimy tych punktów za dużo. Czyli robimy na przykład 10, 11 jakichś pojedynczych punktów i tam wkładamy na przykład takie tubki, może nie takie jak ja tutaj mam, ale właśnie to oświetlenie nastropowe, takie punktowe, jeszcze węższe, małe. Te lampeczki dają najczęściej są na bardzo słabe źródło światła i po prostu trzeba ich porobić bardzo, bardzo dużo, żeby one świetliły i wtedy wygląda to dziwnie, tak jakby jakieś, mi się to zawsze kojarzy z jakimiś ptakami na polu, że patrzę na sufit i tam jeszcze w kolorze czarnym i tam nagle 20 rośnie, 20 jakichś ptaków, które na chwilę przysiadły i patrzą tak na nas z góry. To może być, słuchajcie, denerwujące, więc też nie przesadzajcie, żeby tego oświetlenia nie było za dużo. Zwracajcie na to uwagę, jak pracujecie z projektantem, to też przypilnujcie, żeby tego nie było za dużo. Możecie sobie źródła światła posprawdzać. Możecie zobaczyć, jaką maksymalnie żarówkę możecie do danej lampy włożyć, wkręcić i jaką ona moc tego światła daje. Też można to, słuchajcie, sprawdzić. Tak, dobra. Tutaj może to wnętrze już zostawię i przejdę dalej. Zobaczcie, tu jest kolejne wnętrze i kolejne źródła światła, które chcę Wam pokazać i omówić. Pierwsze, które mamy, to jest źródło światła, to jest lampa liniowa. Ta lampa liniowa ładnie i równomiernie na dłuższej powierzchni doświetli nam salon i takie lampy liniowe mogą być albo na świetlówki tradycyjne, albo na oprawy LED-owe, albo może być zbudowanym LED-em, oświetleniem takim, który się nie wymienia. I teraz jest bardzo duża różnica w cenach tych opraw. Wiadomo, że te oprawy, które będą chińskie i tak dalej, one będą o wiele tańsze, ale dobra oprawa oświetleniowa kosztuje, słuchajcie, 500, 600, 700 i w górę, niestety. Ale jeżeli chcecie mieć możliwość wymienienia tego źródła światła, no to musicie na to zwrócić uwagę, bo dużo jest opraw, które są tanie i można je świadomie wybrać, które mają wbudowane źródło światła. Czyli jeżeli cokolwiek się tam przepali, coś się stanie z tymi LEDami, my nie wymienimy ich na nowe. Trzeba będzie najprawdopodobniej reklamować taką lampę albo po prostu kupić nową. I na to zwróćcie uwagę. Tutaj widzimy stół, który jest w opcji rozkładania. I zobaczcie, że źródło światła jest po boku. To jest dobre rozwiązanie, jeżeli będziecie w różnej konfiguracji ustawiać stół. Możecie przyczepić sobie do sufitu. Ja postaram się Wam to pokazać może jeszcze. Tutaj to widać, zobaczcie, tutaj jest wypłus kablowy, a tu są żarówki, które są przyczepione w różnych innych konfiguracjach. I możecie tak naprawdę takie małe haczyki sobie do sufitu przyczepić i te lampy podwiesić w różnych miejscach. W zależności od tego, gdzie będziecie mieli ten stół, jak on będzie rozłożony, jak on będzie przesunięty, możecie też przesuwać sobie te źródła światła. Jest to dobre rozwiązanie
jeżeli potrzebujecie elastyczności. Oczywiście takie źródła światła, nie każdemu się spodobają takie lampy z żarówkami. Jest to kwestia bardzo indywidualna. Te żarówki, które tutaj są wkręcone, one mogą być takie stylizowane na retro, mogą być białe, mogą być energooszczędne, mogą być to świetlówki, mogą być LEDy. Tak naprawdę tutaj różne elementy możemy włożyć. Ważne, żebyście się skupili na temperaturze barwowej, jaką chcecie mieć we wnętrzu. I za chwilkę o tym powiem. Postaram się Wam to znaleźć. Sekundka. Gdzieś to miałam. Zobaczcie. Neutralna barwa, taka biała, która jest taka pomiędzy żółtym a niebieskim, to jest 4000 kelwinów. Jeżeli chcecie mieć coś takiego ciepłego, przyjemniejszego dla oka, 3000-3500. To samo się dotyczy pasków LEDowych i profili LEDowych, o których powiem za chwilę. Barwa zimna powyżej 4500. I teraz tak. Ja się spotykam z takim poglądem, że oświetlmy to wnętrze tak, żeby ściany wyglądały na białe, żeby nie było takiej żółtej poświaty. Ale słuchajcie, jeżeli zastosujemy profile LEDowe 4500, 5000, 6000 kelwinów, tak jak tutaj, no to będziemy mieli takie chłodne, niebieskawe światło. Może te ściany będą wydawały się bielsze, ale nie jest to światło przyjemne dla oka. I na dłuższą metę będziecie się męczyć i raczej nie będziecie używać tego oświetlenia. Więc jeżeli chcecie zrobić jakieś paski LEDowe albo w profilu LEDowym schować pasek LEDowy, to raczej pomiędzy 3000 a 4000 kelwinów. To tak w wielkim skrócie, żeby Wam, słuchajcie, ułatwić pracę. Także tak jak pokazuję tutaj na monitorze, tak to wygląda i najlepiej się tego, słuchajcie, stosować. Teraz zobaczcie, tu mamy strefę jakąś dzienną, widzimy, że okna są duże, że to wnętrze jest dobrze doświetlone, ale nie ma co się oszukiwać. Jak się robi zmrok, szczególnie zimą, po 15, no to musimy mieć tu jeszcze jakieś dodatkowe źródło światła. Albo jakąś lampę stojącą, albo lampę wiszącą, tak jak tutaj pokazuję na tym projekcie. Tutaj są jeszcze doczepiane taka girlanda z żarówek, także ona też ma tu swoje miejsce. I też są dodatkowe oświetlenia, zobaczcie. Tutaj mamy dodatkowe oświetlenie, to jest nastropowa lampa liniowa, mamy LEDy pod szafkami, mamy profil LEDowy tutaj w tej zabudowie drewnianej. Także naprawdę można w różny sposób ukryć to światło, zrobić trochę światła takiego dekoracyjnego, trochę punktowego i trochę takiego, które daje nam jakiś fajny klimat, nastrój. Także możecie te światło ze sobą łączyć. Czyli oprócz tego podziału, o którym mówiłam, na lampy sufitowe, ścienne, podłogowe, czy stołowe, czy LEDowe, jest też podział na strefy we wnętrzu, w salonie i jest też podział na to, jakie efekty chcemy uzyskać. Czyli chcemy mieć oświetlenie ogólne. Oświetlenie ogólne to jest takie oświetlenie, które daje nam możliwość posprzątania. Jeżeli mamy igłę, nitkę, chcemy coś przyszyć, to żebyśmy mieli na tyle jasno, żebyśmy mogli to zrobić. Do czytania potrzebujemy z kolei oświetlenia punktowego. To może być lampa stojąca, to może być lampa sufitowa. Do pracy na przykład w kuchni potrzebujemy równomiernie oświetlonego blatu, do czego najbardziej się nadają moim zdaniem profile LEDowe. Wiem, że dużo osób jeszcze używa jakichś takich małych lampeczek przyczepionych co jakiś czas, ale jednak łatwiej się pracuje i bardziej efektywne jest, jeżeli to oświetlenie jest równomierne, a możemy to uzyskać właśnie za pomocą profili LEDowych. I może być też oświetlenie typu spotlight, czyli takie punktowe albo kierunkowe, które może być nakierunkowane na obraz, na jakąś grafikę, albo gdzieś na przykład w sypialni, przy szafie, czy w salonie na przykład, tak jak za chwilę Wam pokażę, w jakiejś tam strefie, żeby to po prostu doświetlić całość. Tu mamy widok od strony kuchni. Tutaj cała ta linia jest podświetlona LEDem. To troszeczkę widać, ale mamy światło dzienne, więc nie jest to mocno widoczne. I tutaj mamy profil LEDowy, który jest w szczelinie. Tak to wygląda. Dobra. Kolejny przykład, co możemy zrobić też z oświetleniem. Podział na strefy. Zobaczcie, to jest bardzo spójne to, co mówię. Mamy oświetlenie tutaj w tym sektorze, powiedzmy, wyspy baru, która się znajduje przy części kuchni. Mamy oświetlenie w strefie relaksu i mamy oświetlenie przy stole. Dodatkowo możemy mieć też oczywiście oświetlenie tutaj przy zabudowie kartonowo-gipsowej, tam gdzie mamy firanę i zasłony.
Tam też jak najbardziej, słuchajcie, możecie mieć takie oświetlenie. Ono wtedy będzie delikatnie spływać jak taka smuszka światła na tą tkaninę bądź na ścianę. Zwróćcie tylko uwagę na jedną rzecz, że wszystkie krzywizny na ścianie będą bardzo widoczne. Czyli jeżeli macie ekipę remontową i chcecie to wprowadzić, to powiedzcie o tym na samym początku, bo z mojego doświadczenia wynika, że nie wystarczy dwukrotne szpachlowanie takich ścian i wyrównywanie. I może się okazać, że oni to wyszpachlują, zrobią zabudowę kartonowo-gipsową bądź jakąś listwę przysufitową. Później wpadniecie na pomysł, że chcecie mieć ten LED, oni Wam ten LED zrobią, zapalą światło, wszystko już będzie pomalowane i nagle się okaże, że te ściany są po prostu mega krzywe. I światło jeszcze bardziej potęguje wszystkie krzywizny, więc trzeba o tym powiedzieć na samym początku. Ekipa remontowa będzie musiała najprawdopodobniej podwyższyć Wam kosztorys i policzyć na przykład czterokrotne szpachlowanie. Wiem, że nieraz się zdarza jeszcze więcej razy i niestety za to będziecie musieli zapłacić, więc bardzo świadomie, słuchajcie, weźcie to bardzo świadomie pod uwagę. Witaj Magdo, witaj, witaj. Cześć Aniu, cześć Renato. Witaj Michale. Dzisiaj o oświetleniu opowiadam. Jak macie oczywiście pytania, to dajcie znać. Wszystkie osoby na Instagramie też zapraszam na Facebooka, żebyście mogli zobaczyć, co ja tutaj ciekawego pokazuję. Ok. Dobra, jestem. Zobaczcie. Tutaj mamy kolejny przykład salonu i mamy też podział na strefy. Mamy tą strefę, gdzie jest sofa. Tutaj jest bardzo minimalistycznie. Mamy oświetlenie liniowe, które wychodzi nam już z korytarza, w którym jest doświetlona ta strefa pomiędzy wyspą a kuchnią. Pod szafkami kuchennymi są profile LED-owe. Dodatkowo wyspę mamy doświetloną takimi pojedynczymi technicznymi lampami, takimi zwisami. I mamy płaską lampę LED-ową, taką trochę jak talerz nad stołem. Czyli tych źródeł światła mamy kilka. Zobaczcie, tu jest jeszcze taka bardzo minimalistyczna lampa stojąca przy sofie. Jeżeli chcecie wprowadzić oświetlenie na wyspie albo przy sofie, to pamiętajcie, żeby też może zrobić właśnie elektrykę w posadzce. Czyli przed wyloniem posadzki, albo jeżeli ta posadzka już jest zrobiona, to zwrócić uwagę elektrykowi i poprosić, żeby doprowadził prąd do danego miejsca, tak żeby można było zamontować w posadzce puszkę i żeby można było włączyć daną oprawę oświetleniową, jeżeli na przykład odległość od ściany jest za daleka i nie chcemy potykać się o kabel. Zwróćcie na to uwagę, warto to też wykorzystać. Ale jeżeli nie chcecie ponosić jakichś kosztów, macie już gotową podłogę, nie możecie tego zrobić, to zróbcie tak, żeby tą lampę można było tak postawić, żeby jak najbliżej miała do gniazda prądowego i żeby łatwo można było tą lampę podłączyć. Kolejny przykład to jest wnętrze salonu, które jest oświetlone, można powiedzieć, prawie i wyłącznie tylko profilami LED-owymi. Są to profile LED-owe Technik, chyba dobrze mówię, Technik z firmy Kluś. Zobaczcie, sufit podwieszony jest obniżony. Tutaj to wnętrze miało 6,5 metra, sufit został obniżony do około 4,5 metra, już teraz dokładnie nie pamiętam. I ten sufit naokoło ma takie szczeliny, które tutaj widzicie. Zobaczcie, tu jest szczelina. I te wszystkie szczeliny są doświetlone, a oprócz tego cały środek jest zrobiony właśnie w tych profilach, o których mówiłam. I te profile tworzą takie litery L. Zaraz zobaczycie więcej tego. Zobaczcie, tutaj w szczelinie to też widać. Zaraz Wam tutaj pokażę. O, tutaj to światło przychodzi naokoło. Tutaj jest też to światło i druga litera L. Ja gdzieś miałam tutaj takie zdjęcie od dołu. Starałam się Wam pokazać. Zobaczcie. Tu jest jedna litera L, a tu jest druga litera L i oświetlenie naokoło. Ktoś by mógł powiedzieć, że no tego oświetlenia będzie za mało, że będzie za ciemno, ale zobaczcie, tu jest naprawdę bardzo to światło intensywne. I jeżeli chcecie mieć możliwość regulacji takiego natężenia światła, czyli żeby móc zrobić jaśniej i ciemniej, to koniecznie zamontujcie sobie włącznik właśnie z taką regulacją, albo musicie zaopatrzyć się w
pilota na przykład radiowego albo na podczerwień. Ja preferuję radiowe, dlatego że one moim zdaniem trochę lepiej działają niż na podczerwień, bo na podczerwień to musimy trafić tam tak naprawdę, gdzie jest przyczepiony układ do zasilacza. I na przykład jeżeli on jest położony gdzieś tutaj w tej strefie, to raczej w tą stronę musimy pilota kierować, ale oczywiście to się może zmieniać i to jest różnorodne w różnych firmach, ale przy pilotach radiowych będzie Wam łatwiej to obsługiwać. I takie profile LED-owe mogą być wyposażone, słuchajcie, w różne tak naprawdę paski LED-owe. I te paski LED-owe, one jak gdyby zdecydują o tym, jakie będzie światło. Oczywiście w budowie samego profila LED-owego też jest istotne, jaka będzie osłonka, czy ta osłonka będzie przeźroczysta czy mleczna. Ja najczęściej stosuję osłonki mleczne ze względu na to, że wtedy te diody LED, które są w tym pasku LED-owym, one jak świecą, no to widzimy takie małe, słuchajcie, punkciki. Jeżeli mamy osłonkę w takim profilu, najczęściej aluminiowym, to światło bardziej równomiernie się rozprasza i wtedy widzimy świetną linię, a nie takie pojedyncze kropki. I też jeżeli będziecie chcieli zaoszczędzić i weźmiecie jakiś tani pasek, to po pierwsze on może się szybciej przepalać, a po drugie może mieć słabsze diody, a po trzecie te diody mogą być rzadziej rozmieszczone i to światło będzie mniej efektywne. Więc tutaj naprawdę na oświetleniu nie ma co oszczędzać, tym bardziej jeżeli ono jest wbudowane w sufit albo gdzieś w szczeliny i chcemy mieć raz na zawsze święty spokój, nie chcemy się martwić, że coś tam się przepala, że co chwilę jakaś dioda tam nie świeci albo coś się dzieje i musimy kogoś wzywać, żeby na przykład specjalną przyjechał drabiną i na przykład na te 4,5 metra mógł tam wejść i coś tam naprawiać. Także warto zwrócić uwagę też, słuchajcie, na jakość tego oświetlenia. Tutaj widzicie przykład, jedna linia i druga linia. Także można w ten sposób zrobić. Tutaj dodatkowo jest oświetlona ta część wysunięta pod telewizorem. Telewizor wisi na takiej części wysuniętej z zabudowy karton gips i tu mamy tą półkę doświetloną jeszcze od dołu profilem LED-owym i tutaj też mamy takie wcięcie przy strefie kominka i tutaj ta część też jest doświetlona LED-ami. To, co mogę Wam podpowiedzieć, to też, żebyście starali się rozdzielać i robić strefowe oświetlenie we włącznikach, czyli do danego włączniku dana strefa się zapala, żeby jednym włącznikiem nie zapalać kilku bądź kilkunastu lamp, bo wtedy nie macie wyboru. Jeżeli to oświetlenie będzie za mocne, to no, zmuszacie się do tego, żeby na przykład cały salon jednocześnie, całe oświetlenie w salonie w jakiejś dużej strefie włączyć. A tak to możecie regulować, że na przykład ta lampa będzie osobno się włączać, te szczeliny mogą być osobno, na przykład to oświetlenie pod spodem może być osobno. Tym bardziej, jeżeli będziecie stosowali system na przykład bezprzewodowy, jakiś inteligentny typu Fibaro, możecie ustalić sobie i w smartfonie zrobić sobie tak zwane sceny i będziecie mogli poprzez aplikację włączyć, wyłączyć, zmniejszyć natężenie tego oświetlenia i dzielić to właśnie na takie strefy. To się, słuchajcie, bardzo przydaje, ale o tym może jeszcze przy innej okazji. Kolejne wnętrze, zobaczcie. Punktowe oświetlenie, oświetlenie dekoracyjne nad stołem, plafony takie LED-owe w tej strefie pomiędzy kanapą a stołem i jeszcze do tego dekoracyjna lampa. Tutaj tak naprawdę mogłaby być taka lampa, mogłaby być lampa, która jest bardziej dekoracyjna, mógłby być też plafon, mogłaby być nawet, słuchajcie, taka minimalistyczna lampa też. Wszystko zależy od tego, co lubicie, co Wam się podoba i mamy też lampę stojącą. Także mamy bardzo duże pole do zmian i do doświetlania. Zobaczcie, zabudowa kartonowo-gipsowa albo listwa przesufitowa i ona ładnie jest doświetlona, w środku jest profil LED-owy i to światło ładnie nam spływa w dół. Także w ten sposób też możecie zadziałać. Ok. Kolejny przykład. Tutaj chciałam Wam pokazać, że również w salonie mogą być podświetlane półki bądź meble. Jeżeli takie meble kupujecie gotowe, to zwróćcie uwagę właśnie, czy one nie wymagają doprowadzenia kabla i zrobienia jakiegoś włącznika na ścianie właśnie do takiej zabudowy, bądź jeżeli musicie zrobić na przykład jakiś sufit podwieszany, to czy nie zrobić jakiegoś wysunięcia, tak zwanej jakiejś tam małej półki i też dołożyć
profil LED-owy, który ładnie nam tą półkę podświetli, spowoduje, że ona będzie taka trochę lżejsza. Tutaj też możecie się w ten sposób, słuchajcie, tym światłem pobawić. Tutaj było szynowe oświetlenie też dobre, ale to za chwilę. I teraz tutaj kolejny przykład. Dobra, możecie też zastosować, jeżeli macie sufity podwieszane, macie odpowiednią wysokość na to, żeby zrobić te sufity, możecie wprowadzić oprawy, które są podtynkowe, o których jeszcze nie mówiłam, ale takie oprawy podtynkowe mogą być zarówno punktowe, mogą być to spotlighty, które można regulować, mogą być to oprawy liniowe, mogą być to oprawy LED-owe, takie, które pokazywałam wcześniej. Tak czy siak, one wszystkie, słuchajcie, mogą być wbudowane. I tutaj mamy wyznaczoną czarnym kolorem taką strefę pomiędzy tą szafą a telewizorem, gdzie znajduje się rzutnik wyjeżdżający na windzie, zaraz Wam to pokażę, i ekran. I dlatego ta zabudowa została tutaj zrobiona. Są też oczywiście wbudowane głośniki. Gdzie tutaj mamy? O, zobaczcie. Tutaj wyjeżdża winda i ona jest tutaj schowana. I gdybyśmy tutaj zrobili jakąkolwiek lampę na tej linii winda, rzutnik, ekran, no to tak naprawdę mielibyśmy problem, bo ta lampa by się nam na tym obrazie odznaczała, więc jeżeli macie w zamiarze zrobienie jakiegoś projektora, no musicie wziąć to pod uwagę i tak zaprojektować oświetlenie, żeby ono było albo po boku, albo jak tutaj mamy to oświetlenie wbudowane. Zobaczcie. Tak to tutaj wygląda i tutaj mamy ekran, tutaj mamy rzutnik i oświetlenie wbudowane. Tutaj, gdzie nie ma sufitu, mamy już lampy podwójne z takimi oczkami albo halogenowymi, albo z źródłem światła LED-owym. Także w ten sposób można to zrobić. Zaraz zobaczę, czy jeszcze... I wcale, zobaczcie, tutaj wcale w tym wnętrzu nie ma ani jednej lampy wiszącej, typowej. Nie ma konieczności robienia takiej lampy, jeżeli nie macie takiej potrzeby. Jeżeli robicie wnętrze bardzo nowoczesne, minimalistyczne, mogą być to oprawy natynkowe. Tutaj jest taka specjalna zabudowa i w niej też, zobaczcie, jest tutaj wprowadzony profil LED-owy. I tych źródeł światła w takim wnętrzu też jest więcej, ale one są po prostu pochowane, ale też są zrobione z podziałem na strefy. No i to warto po prostu, słuchajcie, zrobić. Dobrze. Teraz tak, tu mam oświetlenie, które chciałam Wam pokazać, takie trochę nietypowe i też LED-owe, bo dostałam jakieś pytania właśnie dotyczące oświetlenia LED-owego w salonie. Za chwileczkę do tego przejdę. I teraz zobaczcie, tu jest profil, taki specjalny profil, który jest wbudowany w ścianę, przechodzi nam na sufit i wychodzi dalej. I takie rzeczy nietypowe też możecie zamówić. Zobaczcie. Przy schodach, bardzo często macie też schody w salonie, przy schodach, w jakichś tutaj częściach, gdzie mamy otwory. To mogą być wcale, to nie muszą być wcale typowe lampy, które znacie. Zobaczcie, lampa wychodzi ze ściany i idzie tutaj już jako osobny profil. Także bardzo fajnie to wygląda. Można robić różnego rodzaju kompozycje z tego. Ale też we wnętrzach minimalistycznych mogą być to lampy wiszące LED-owe. Ja pokazywałam Wam przed chwileczką takie lampy, które są wbudowane, a tutaj są lampy wiszące. Także trochę, słuchajcie, tego jest, zobaczcie. Troszeczkę tego jest i można to wykorzystać. Ja Wam pokazuję akurat firmę kluczdesign.pl, więc możecie sobie wejść i zobaczyć, jak to u nich wygląda. I teraz pokażę Wam jeszcze jedną rzecz u nich, ale to można też, przypuszczam, że może nie takie coś, ale można sobie to oczywiście też zrobić. Oni mają coś takiego jak profile przysufitowe, które można zastosować naokoło i one mogą mieć tutaj od razu do wpięcia profil LED-owy. I możemy sobie, zobaczcie, podświetlić całe linie naokoło właśnie takim światłem. Bardzo łatwo się to robi. Jeżeli chcecie sami właśnie coś zamontować, to jest dosyć dobre rozwiązanie. I tutaj możecie taki profil sobie wbudować. Zobaczcie. I teraz tak, nie powiedziałam o jednej rzeczy, a propos profili LED-owych. Ja zaraz zobaczę, czy tu będzie jeszcze jakiś profil, może zbliżenie. Tu mamy wiszące profile, tu mam jakieś wbudowane.
kiedy robić same paski LEDowe, czyli taką taśmę, która jest zwinięta z rolki, przyklejamy gdzieś, a kiedy profil. Moim zdaniem najlepiej zawsze robić w profilu, dlatego że jeżeli mamy profil i wkładamy w środek pasek i zamykamy to osłonką przeźroczystą albo mleczną, no to nam się z tym paskiem nic nie dzieje, jak ten, powiedzmy, brud, kurz, tłuszcz, szczególnie w kuchni idzie para do góry, no to jest to jak gdyby zabezpieczone. Co więcej, wiem, że stosowałam profile LEDowe od firmy Kluś, które mają klasę szczelności 60 chyba 7, IP67, czyli można je również zastosować, słuchajcie, przy kabinach prysznicowych, w posadzce. Także możecie w różnych miejscach, gdzie jest kontakt z wodą, je też zastosować. One są bardzo cienkie, bardzo małe, a ten pasek LEDowy jest chroniony. Ja wiem, że dużo osób oszczędza na tym i robi właśnie zabudowy kartonowo-gipsowe gdzieś tam naokoło i ten pasek przykleja. No i jeżeli nie macie innego wyjścia, to ok, ale pamiętajcie, że będziecie widzieli te małe diody, że jeżeli ta szczelina jest tam odpowiednio szeroka, no to jak spojrzymy do góry, będziemy te diody widzieć. To nie jest nic jak gdyby strasznego, ale zawsze fajnie estetycznie będzie wyglądał profil. I tu jest przykład kolejnego wnętrza, który realizowaliśmy i tutaj też są profile Technic, które stosowaliśmy. I też cały salon jest oparty właśnie na takich profilach. Tu jest sufit podwieszany, więc one są schowane. Zobaczcie. I one tworzą jakąś kompozycję i jedyną lampą dekoracyjną są to lampy nad wyspą. I takie coś też możecie zastosować. I wtedy będziecie mieli gwarancję tego, że ten salon będzie dobrze doświetlony. Niedawno rozmawiałam z moją klientką, dla której robiliśmy projekty dwóch łazienek i ona zamówiła u nas konsultację i rozmawialiśmy też o sytuacji w salonie. Ten salon projektowała sama, zresztą bardzo skutecznie. I była taka sytuacja, że stół był przysunięty jak gdyby do ściany i tylko na pewne okoliczności był wysuwany ze względu na ograniczone miejsce i tak dalej. Gdyby ona zrobiła tu przy samej ścianie, słuchajcie, lampy, a później je odsuwała, ten stół odsuwała, no to te lampy by przeszkadzały, można by było się uderzyć w głowę, w ogóle byłyby trochę dziwne. Jeżeli mamy takie oświetlenie, które jest bardzo neutralne, na przykład właśnie takie profile LEDowe, to obojętnie, czy ten stół będzie stał 10 cm w tą, czy 20 w tą, czy 50 w drugą, to i tak to świetlenie będzie się nam sprawdzało. I to jest bardzo dobre rozwiązanie dla wnętrz, które są problematyczne, szczególnie z ustawieniem stołu. I tutaj polecam Wam właśnie zastosowanie takiego, słuchajcie, rozwiązania. Już zobaczymy, co tam u Was. Okej. Okay. Już wracam tutaj do Was. Cześć Łukasz. Widzę, że Łukasz dołączył. Nie wiem, czy się z Renatą chyba też widziałam. Czy Wam się podoba to, co pokazywałam? Jest to dla Was przydatne? Mam nadzieję, że tak. Dajcie znać. Jak macie pytania, to też dajcie pytania. I ja zaraz odpowiem na pytanie... Nowak Kowalski, tutaj taki nick, pisał tutaj do mnie i takie pytanie się pojawiło. W Google widziałem wśród obrazów pod tytułem półka LED GK, półkę, o jakiej myślę. Jaka optymalna szerokość do sufitu powinna być takiej półki? I tutaj podaję salon 550 na 350 cm oraz jaki odstęp między LED? Na czym warto zrobić... Nad czym warto zrobić otwór na LED, a nad czym nie? TV, kwiat, sofa, komoda, wyjście na balkon. Mam nadzieję, że ja już troszeczkę Ci tutaj w mojej opowieści odpowiedziałam na te pytania. Nie ma czegoś takiego, że warto, nie warto. Zależy, czy ten sufit podwieszany chcesz zrobić na całości. Ja nie lubię takich dziur i wnęk w suficie. Czyli robienia właśnie takich różnego rodzaju jakichś półek, o którym się wydaje, że Tobie chodzi. Wolę, jeżeli to światło spływa w dół, wolę, jak są to listwy takie, które tutaj pokazywałam, tego typu, ewentualnie kartonowo-gipsowe, które pokazywałam, słuchajcie, albo zobaczcie, tak jak tutaj, że cały sufit jest lekko opuszczony i w szczeliny to światło idzie, albo gdy mamy, o tak jak tutaj, jakąś zabudowę albo listwę i to światło spływa w dół. I teraz takie oświetlenie można zrobić naokoło wszędzie. Można wybrać tylko pewne płaszczyzny ścian, na przykład
tak jak słuchajcie, tutaj mam, że jest oświetlenie na ścianie z obrazem albo z telewizorem, albo gdzieś, gdzie mamy jakąś masę dekoracyjną, tam możemy, słuchajcie, to zrobić. Także no warto pójść i w tą stronę, mi się wydaje. Jeżeli macie dosyć wysokie wnętrza, no to można zrobić sufit podwieszany i te oprawy schować. Ja zdecydowanie wolę schowane oprawy, tak jak pokazywałam na projekcie tutaj, albo te, które były chowane w suficie, czyli tego typu, niż wszystkie lampy tubkowe, nastropowe i tak dalej, ale ze względu na wysokość nie zawsze, słuchajcie, da się to zrobić. Więc w takim przypadku... wy mnie nie widzicie ekranu. Dobra. Sekunda, już wam z powrotem to pokażę. Zdecydowanie lepiej zrobić właśnie tutaj tego typu rozwiązania, czy rozwiązania, które są wbudowane tutaj w sufit. A jeżeli nie mamy możliwości, no to wtedy musimy robić albo lampy liniowe, albo punktowe, jakieś nastropowe, plafony, na przykład na 3 źródła światła. Jeżeli mielibyśmy na przykład tą całą strefę dobrze doświetlić bez tej lampy, no to tutaj mógłby być plafon na 3 źródła albo 4 źródła światła, albo jakiś rodzaj żyrandola współczesnego, który ma na przykład 4, 5, 6 źródeł światła. Jak najbardziej by można było coś takiego znaleźć. Ja wam jeszcze coś pokażę. Warto też skorzystać, zobaczcie, z homebooka. Tu jest taka sekcja oświetlenie. I tutaj mamy, zobaczcie, lampy sufitowe, ścienne, podłogowe, stołowe, oświetlenie LED, reflektory, lampy dziecięce i tak dalej. Reflektory też o tyle są fajne, że zobaczcie, może być na przykład szyna i tych źródeł światła tutaj mamy 6, czyli możemy równomiernie, niedrogą oprawą oświetleniową doświetlić większą strefę, większą powierzchnię w tym salonie. Ale wiem, że nie do każdej stylizacji będzie to pasowało, czyli nie w każdym stylu możemy takie lampy, słuchajcie, zastosować. Ale tych lamp, zobaczcie, mamy dużo i one mogą być bardziej minimalistyczne, mogą być bardziej loftowe. No wybór jest przeogromny. Jeszcze się cofnę, zobaczcie, do tej lampy. Ta lampa ma raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. 6 źródeł światła. Więc jeżeli mamy już jakiś wypust kablowy, jeden, jedyny w salonie, to taka lampa dosyć dobrze powinna nam ten salon doświetlić. Ale jeżeli powiesimy gdzieś nad stołem taką jedną małą lampeczkę, no to nie mamy na to szans. Więc na to powinniście, słuchajcie, zwrócić uwagę. Jeszcze zobaczę tutaj, do tego pytania były dodatkowe, ale nie mogę teraz tego znaleźć. LEDy warto zrobić, jeżeli by pasowało, to możesz zrobić to tak naprawdę wszędzie, ułożyć jakąś kompozycję z tych LEDów. Tu miałam takie po literze L. Zobaczcie, tu jest pod półką. Ale jeszcze wam pokażę, gdzie był ten projekt. No nie widzę go teraz. A może tu? Zobaczcie, ale może być też takie poprzesuwane te profile, które wychodzą i tworzą jakąś kompozycję. W ten sposób też można zagrać. To jest później kwestia kosztów, bo oczywiście taki sufit podwieszany będzie na nas kosztował, więc jeżeli mamy już wypusty zrobione i nie chcemy tej inwestycji powiększać, czyli nie chcemy robić sobie kosztów, no to tego sufitu pewnie w takiej sytuacji nie zrobimy. Możemy sobie zobaczyć, możemy sobie wziąć jeszcze na przykład kinkiety, weźmy sobie opcję kinkietów, czyli lampy ścienne. I zobaczcie, są takie ruchome, one często się w sypialniach też sprawdzają. Są takie lampy, które doświetlają obrazy, grafiki. Są takie, które, zobaczcie, dają różnego rodzaju równomierne oświetlenie w jakichś tam powierzchniach. No tych kinkietów też jest naprawdę dużo. Znam osoby, które nie lubią w ogóle oświetlenia górnego, lubią tylko boczne, więc naprawdę pole do manewru jest duże. Niektóre wyglądają jak grafiki, jak obrazy i one same w sobie będą już dekoracją, nawet jeżeli to źródło światła nie będzie wyłączone, więc też warto na to zwrócić uwagę. Zobaczcie, tu macie taki graficzny motyw tutaj. Tutaj są lampy podwójne, które jeżeli na suficie nie możemy na przykład z jakichś względów zrobić wypustu kablowego, to możemy zrobić ze ściany i te lampy będą się odginały na przykład w stronę stolika, biurka,
sofy i będą na przykład świetnym elementem do czytania. W ten sposób też możecie zrobić. Kolejna świetna lampa, zobaczcie, dekoracyjna. Także tego jest naprawdę dużo. Są do różnych stylistyk będą te lampy pasowały i tutaj możecie sobie naprawdę poszaleć, bo tego jest, no jest tego naprawdę dużo. Zobaczcie. Ogrom. Ogrom. Zwróćcie uwagę na to, żeby te źródło światła, czyli oprócz tego, że kupujecie lampę, to sprawdźcie, jakie źródło światła da się tam do tej lampy włożyć, wkręcić, a może się nie da żadnego, bo to światło już jest wbudowane, na przykład są lampy LED-owe z wbudowanym światłem na stałe, żeby świadomie sobie te lampy powybierać i żeby później wiedzieć, jakie żarówki o jakiej mocy zastosować. Żebyśmy po prostu mieli jak najjaśniej w tych wnętrzach. Ok. Już do Was wracam. Zobaczymy tutaj. Jak macie pytania, możecie je zadać również pod tym filmikiem. I teraz tak. Na grupie już tu udostępniłam, więc jeżeli są tutaj grupowicze, to tak jak widzieliście, możecie dostać teraz, znaczy dostać, możecie kupić pierwsze 20 osób na grupie, ale ta liczba już się zmniejszyła, więc 10 osób na grupie miało możliwość kupienia kursu, mojego kursu dotyczącego styli, wyboru stylów do wnętrza. Już Wam zaraz sprawdzę, gdzie ja to mam. To jest kurs, jak łączyć style we wnętrzu. Ten kurs kosztuje 147 zł i grupowicze mogli już kupić go i mogą go kupić za 17 zł, ale tylko kilka osób. Jeżeli Wy chcielibyście również ten styl, ten kurs o tych stylach kupić, czyli jak wybrać styl, jak poradzić sobie ze stylem, jaki jest właśnie Wasz indywidualny styl i poradzić sobie właśnie z urządzaniem, między innymi na przykład salonu, to możecie go dostać, słuchajcie, za 17 zł, ale tylko pierwsze 10 osób. I teraz, jeżeli macie ochotę, napiszcie do mnie albo pod tym live'em, albo na Messengerze i ja pierwszym 10, ale tylko 10 osobom dam kod rabatowy. Jeżeli będziecie mieli ochotę, to będziecie mogli, słuchajcie, z tego skorzystać. Muszę oczywiście sprawdzić, ile osób na grupie już kupiło, bo oni mają pierwszeństwo. I no najpierw oni, a później cała reszta, cała grupa, także będziecie mogli, słuchajcie, z tego też, jeżeli będziecie oczywiście chcieli skorzystać. Wszystko będzie też w tym filmiku opisane na górze, także możecie sobie do niego wrócić i wszystko zobaczyć. Ja Wam gorąco dzisiaj dziękuję. Mam nadzieję, że zobaczymy się w następny wtorek o godzinie 20. Już szykuję dla Was fajny kolejny temat. Postaram się Wam w tym tygodniu powiedzieć, jaki to będzie temat. Jeżeli Wam się podobało, to oczywiście udostępnijcie dalej i mam nadzieję, że do zobaczenia w przyszłym tygodniu.